cold drinks, that's the motherfucking recipe. Hej, cześć, Smak, witam was w kolejnym odcinku z Gry Spore. Jest to już nasz piąty odcinek, już będziemy robić fazę kosmosu, czyli przechodzimy do kolejnej fazy. I jak to nam szło, to szło nam dobrze. Jesteśmy religijni. Okej. O kurde, jaki budynek. Co? Jakie dźwięki. Okej, więc teraz tworzymy nasz statek kosmiczny. Jakby to tak można było nazwać. To jakieś części. A, tu są wszystkie części, a to jest karoseria. Jakoby to... O. To jest fajne. O tak. A, i od razu pozdrawiam jednego mojego fana, bo o to prosił. Więc pozdrawiam cię, Oskarze Brocki. Prosiłeś, no to masz. Nie jestem takim, że to powiem, hamem. I cię pozdrowię. Mówiłeś, że się będziesz cieszył, więc pozdrawiam. Bardzo serdecznie. No i co? Budujemy. Jakby... O, może z takim? Ej! LOL! Co się dzieje? Może tak w ogóle. Dyn 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 dyn. Co za ręka? Co to jest? Dopalacz fuzyjny. Coś takiego. No nie, no nie przesadzajmy. Okej, okay, niech będzie. Co to jest? Strumień plazmowy. Tylko... O kurde, weszło na siebie. No tak, dobra. A, szkoda. Jedynie jakbym mógł to tak. No niech będzie, tako. Tu będziemy mieli dwie te. Płyta wielofunkcyjna. Zawsze się przyda. Z dwóch stron. Skrzydła. No, może być. Fajnie to wygląda. O, tako. Nie. O, tako, niech będzie. Okej. O, tako, królicze uszy. Jakoś antenę by się przydało nam to zrobić. Łącznie, dobra. Lekko chód. Twarde lądowanie. A co my będziemy lądować? A niech będzie! W którym co my mieliśmy to chyba, nie? Tak. Niech będzie. Fajnie wygląda, to niech będzie. O tak o będzie. Tak skośnie trochę. Dobra. Spoko. Fajnie już to wygląda. Nie powiem. O, gąsienie. A tu wszystko już jest. Każde rzeczy do samolotu i do wszystkiego. Wojenne. Zawsze lubiłem sobie te znaczki kłaść. Na autko. Ho! Chcesz się strzelać? Nie, to teraz się chyba nam nie przyda, ale weźmiemy sobie jakiś znak.
rozpoznawczy. Może to weźmiemy? Gdzie to wziąć? O to. Okej. O taką zakręcone niech będzie. No i tutaj niech będzie pod tym. Koisz po bokach. Co tu jeszcze? Jakieś światła. Niech będzie. I tu już się nic nam nie przyda, więc pokolorujemy. Jakby to nazwiemy to Wojownik kosmosu. A niech będzie. Okej. Nie. Jakie fajne dźwięki. Nie. Albo Alfa. No, Alfa niech się nazywa. Alfa. Coś napiszcie w komentarzu, bo będzie i tak można zmienić. Ten jest bardzo fajny. Ale chyba możemy własne. O kurde, to moje rzeczy. To może nie zamknie. Nie widzę tu kurde zamknięcia, bo tu jest znaczek z ekrana, że nagrywam. Maluję jak. A, mogę kolory wybrać. Jakie już miałam wtedy. Nadwozie i kabiny. Niech będzie tak. Koła, skrzydła, żagle, niech będą. A detale? O kurde, jak to śmiesznie wygląda. Ale niech tak będzie. Mi się podoba. Okej, więc zaczynajmy. Faza kosmosu. Długa jest. Strasznie. Raz byłem już prawie calutką przeszłem. Prawie calutką i gra się skończyła. Talent szamana. Zagraj jako szaman. Dlaczego szaman? Juhu. Fajne te fajerwerki, bobuśkę tak o przypominają. Start! Udało ci się skonstruować statek nadający się do lotów kosmicznych. Przestrzeń wzywa, kosmos czeka, cały wszechświat jest na wyciągnięcie ręki. Rzecz jasna, jeśli nauczysz się pilotować tego gruchota. Nazywają mój piękny statek gruchotem. Nie wiem. Pasek rozwoju, panel komunikacji. A, bo tu się możemy komunikować. O, dzwoni ktoś do nas. Kurde, lezie mi pod ręką. Gratulacje, kadecie, niezłą masz furę. Nadal dodajemy nowe posadzenie do twojego statku, ale już wkrótce będziesz gotowy do podróży kosmicznych. Czy pilotujesz statek kosmiczny po raz pierwszy? Tak? Cóż. Nie ma to jak lot próbny, któremu przygląda się cała populacja Maximus Phospholitus z planety Games Planetoid. I co na to powiesz? Czujesz się na siłach zdobyć oznak kapitana? Dobra, wchodzę to! Umiem pilotować statek. Teraz dla mnie to pestka. Czy bo umiem już. Jeśli myślisz, że dasz sobie z tym radę, to kontynuuj. Otrzymasz odznakę kapitana. Wyposażyliśmy twój statek kosmiczny w cały sprzęt potrzebny do rozpoczęcia twojego programu eksploracji przestrzeni kosmicznej. Jeszcze nie zmieniam zdania. Odwiedźmy miasto. Tak, wiem, co robię. Przygotuj mój statek kosmiczny do gwiezdnej podróży. Tak, wiem, bo wszystko wiem. W takim razie wygląda na to, że patrzymy na naszego nowego kapitana. Czy czujesz się na siłach, aby podnieść się bardziej ekscytującej misji? Tak, co teraz?
Kapitanie, załóż swój super kombinezon, wysyłamy cię w kosmiczną podróż. Podejrzewamy, że nie jesteśmy samotni w tej galaktyce. Odebraliśmy dziwny sygnał radiowy z planety Cassandra, krążącej wokół naszej macierzystej gwiazdy. Zbadaj to. Zgadzam się. Udzielamy ci pochwały, kapitanie. Kontrola lotu bez odboru. Bye. A, jeszcze będzie seria z gry Dark Spore. Jest to inna część. Jesteś mroczny, walczysz ze stworami, bardzo fajna. Może pójdę jutro ją zakupię i wam nagram. Jutro, dzisiaj mamy poniedziałek, to wy to jutro obejrzycie, we wtorek, tak. Gratulacje, zdobyłeś odznakę i tytuł kapitana. Fuck yeah! Moja kolekcja. Tak, tutaj zbieramy odznaki, tytuł komandora i takie inne. Tu jest dużo rzeczy strasznie do robienia. Bronie, narzędzia, będziemy tworzyć własne kolonizacje na innych planetach. Tak się latało, tak się latało. Nie, drift. Dobra, ale nie róbmy sobie jaj i wylatujmy. Uff. Yeah. To jest Cassandra. No i tak o łatwo kółkiem myszki wchodzimy w... Jak to się nazywa? W strefę. Coś się pojawiło na pokładowym radarze. O. Czyżby nawiązanie do Riddicka? To rozbity statek kosmiczny, do tego emituje dziwny sygnał radiowy. Podejdź do niego, użyj skanera, by zbadać miejsce katastrofy. Dobrze. Promień przechwytujący. Na którym się skanowało? Broń. Tu. Radar. Niech będzie, skanuj. Aktywne narzędzie. Tu fajnie to się robi. Ktoś tu zmarł. Kosmici? Ale żadnych oznak życia. Zdaje się, że przed śmiercią nakreślili szyfrę jako zwoistą mapę. Chwileczkę, wraku aktywnie nasz promień ścigający. Za chwilę na pokładzie znajdą się jakieś przedmioty. O! Fajne te rzeczy, które mogliśmy się ubrać. Jak ten diamencik tutaj. Chyba go zmieni jego położenie, bo trochę tak dziwnie wygląda. O tutaj na przykład. O tu. Rakiety i napęd międzygwiezdny. Ten napęd ma chyba zaprogramowane współrzędne, a uszkodzenia wraku sugerują, że odbyła się tu jakaś walka. Ten statek został zapewne wysłany po pomoc z jakiejś planety, ale jego załoga nie zdołała wykonać zadania. No chyba tak. Okej. Wracamy. Okidoki. Wracamy na naszą planetę. I dwa surowce. Czerwona papryka. Przyprawa. Papryka. No co? Mogło się pomyśleć z papryczką. Użyj koła, aby wejść do widoku galaktyki. A może nie miałem wracać na naszą planetę? Ale na co? Fineus. Herwes. O, tu już nam się trochę... Opuść ten system gwiezdny, oprócz kółko mysza, aby opuścić... A, no tak! System gwiezdny jeszcze jest przecież. A, zapomniałam w ogóle. Napęd międzygwiezdny z wraku reaguje na sygnalizator umieszczony w pobliskim układzie słonecznym, który pasuje do współrzędnych znajdujących się w pamięci napędu. To pewnie w planety macierzyste tej cywilizacji. Być może wciąż potrzebują pomocy. Być może. Tutaj patrzcie, cała galaktyka jest nasza. Po całej będziemy wędrować. Sezon pierwszy może być długi, bo jak wiecie, będę chciał całe to zrobić. A szybkie to nie będzie. Achilles 2. Zniszczone miasto. Coś się pojawiło na pokładowym radarze. O, chyba nie mieli szans.
Za późno, te ruiny są prawdopodobnie jedyną pozostałością po macierzystej kolonii kosmitów z wraku. Przeskanowanie ruin może dostarczyć informacje o tym, co tu zaszło. Skaner. Skanowanie niczego nie dało, ale najwyraźniej wywołało jakąś reakcję. Red pokazuje pewną aktywność. Czyżby wrogowie? Oh yes. Skan musiał uruchomić system obronny kolonii. Te roboty nie wyglądają przyjaźnie. Chwileczkę, odbieramy sygnał. Uwaga, wykryto najazd Groksów. Wystarczy groksenski i teraz zostaną wyeliminowane. Groksowie? Inicjalizacja obrony automatycznej. Kod GROKS 999. Uwaga, wszyscy groksjańscy interes zostaną wyeliminowani. Po raz ostatni nie jestem groksjaninem. Fuck you! Chcecie się ze mną lać? Bice? Chłota! Chłota! Sparta, biczo! Misja wykonana, wróć na swoją planetę. Ale my będziemy próbować być mili, nie będziemy wrodzy. Jak wiecie, cały czas będziemy mili. A chyba drugi sezon będziemy... demonami. Pierwszy sezon będzie dobry, drugi będzie zły, a trzeci będzie sraki. Nijaki. Trzeciego może nie będzie. Twoje urządzenie SETI wykryło dziwne sygnały radiowe pochodzące z tej gwiazdy. Leć sami z władzy sytuacją. To moja gwiazda? No, misja wokół... No, muszę na swoją wrócić. Jakbyś mi każe. O, znowu mi dali przyprawę. Halo, halo? NASA? Misja wykonana. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami w galaktyce. Pozostałości wymarłych cywilizacji. Wrogie roboty, strażnice oraz groksowie. Co to wszystko znaczy? Nadal jest tak wiele pytań bez odpowiedzi. Nasi uczeni już rozbierają na kawałki napęd międzygwiezdny, aby skopować tę technologię. Chcemy cię wysłać z misją eksploracji galaktyki i rozwoju naszego imperium. Tylko ty zdołasz odkryć tajemnicę naszej galaktyki. Wchodzę w to! Musimy rozwijać nasze imperium oraz nasze bogactwo przez budowanie kolonii na innych planetach i eksplorowanie ich zasobów. Wybraliśmy kilka ochotników, którzy zostaną przy cięciu kolonizatora. Umieściliśmy kolonizator w pewnym narzędzie kolonizacji. Nasi astronomowie od dłuższego czasu przeczesują niebo w poszukiwaniu odpowiedniej planety i znaleźliśmy zatem do zamieszkania świat Lotofag. Dobra. Wspaniale, budowa kolonii jest łatwa. Leć na planetę Lotofag, wybierz narzędzie kolonii, które zostało dodane do grupy narzędzi kolonizacji i umieść osadę na powierzchni, blisko gejzeru przyprawy. Narzędzie natychmiastowo uaktywni, tworząc kolonię. Nie wymaga dodatkowego działania. Przepraszam. Następnie, gdybyś chciał upewnić się, czy obywatele są szczęśliwie rozbudowali kolonię, możesz się z nimi skontaktować. Och, jeszcze jedno. Tak, kapitanie, czy możemy coś dla ciebie zrobić? Naprawa i handel. Będziemy z nimi handlować. Przyprawa nam chyba się nie przyda. To sprzedamy przynajmniej tego tysiaczka, zarobimy sobie. Kolonizator 1500 kosztuje. Dobra, kończymy. I lecimy na naszą nową planetę, żeby zrobić kolonię. Lotofag. Cassandra. Herse. Znajdź się planetę w systemie Pelias 97. O, jasne. A to... wiem. Tu możemy wszystko sobie zaznaczyć. Ja zawsze mam wszystko zaznaczone. Jest trochę za daleko. Musimy się przemieszczać po różnych miejscach, czy galaktykach. To była harpia? Nie harpia. Inaczej. Coś fab. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcać i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach. Dobrze. To jest harpia, a my szukamy
Lotofag. O, tam jest. To jest czerwona planeta. Noż. Wygląda jakby była zszyta, ale dobra. Kolonie może zakładać na planetach dowolnego typu, począwszy od jałowych księżyców, a skończywszy na żyznych oazach typu 3. Rozwijające się kolonie wydobywają przyprawy, które można sprzedawać. Którą można sprzedawać? Wybierzemy miejsce, gdzie jest najwięcej gejów. O, tu było najlepiej, bo tu jest jeden, dwa i tam obok dalsze. Kolonizator. Dobra. Leć, ziomek. Budowa. Będowa. Hurra! O, jest od razu tarcza. Chyba roją u nich mieszka. Jak tarcza. Gratulacje, udało ci się powiększyć swoje imperium. Wydajesz działania kolonii i jej rozmiary są ograniczone typem planety. Inwestuj w terraformowanie, a potem dodawaj kolonie i budynki w celu uzyskania najlepszych rezultatów. Tak, bo my tutaj sami będziemy budować, co ma być na tej planecie. To tamto, samochodów jedynie nie. Tylko będziemy im budynki, tu nic, za niski typ planety. Bo możemy jakoś wyposażyć naszego stworka. Są nowe rzeczy. Dobra, już nie będziesz pedałem. Teraz się robimy na odkrywce galaktyki. Teraz będziesz kimś ważnym na świecie. Nie, bo się zaraz się ubiorę, nie patrz. Jakie my tu mamy ten. Ten zawsze lubiłem. Wygląda trochę jak człowiek, ale. Kurde! Co to było? Ufu, kurde. Nie no. Ho! Nie no, jak debil wygląda. A ten kask. YOLO. Hakuna Matata. O to. Nie no, Jezu! Nie, płacz spokojnie, mój przyjacielu. Nie wolę tak o antenki do góry. O tak. O, to tam był jeden taki kask na tej planecie. Pierwszy, który odwiedziliśmy. Maska! Jak kurde z tego, z metra. O, to. Z metra też, jak coś będzie seria. Bardziej taka horrorkowa albo postnuklearna. Też lubię gry takie postnuklearne. O. No nie. Jeden. O kurde, bele. What the. Nie, niech będzie takie. No takie. Dobra. Co możemy na tu w odrzutnik na pewno z tyłu założymy? Nie no, niech będzie taki średni. O, takie. Dobra. Z przodu możemy mu takie coś założyć. Wiem, że ci się podoba, chłopie. Ja cię znam od urodzenia. Tak dosłownie. Co by tu można było jemu nałożyć? Przepraszam. Śmigłobak. Czekajcie, taką. Jemu się wszystko podoba, bo to mój ziomal. To jest mój homie. To jest mój nygus. Nie no, wygląda jakby miał kurde lecieć gdzieś. Czy no jest Space Rangerem? Przepraszam. Jezus Maria. Heh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 
Przepraszam. To tutaj u mnie w pokoju ktoś. O, jak to fajnie wygląda. Chodzi mu w buzie, ale fajnie wygląda. On przyklnął! O kur! Słyszeliście? Zrobię powtórkę jak coś. No przeklnął, no ham, dostanie po pysku. Dobra. Idziemy. Jest siła. Jest masa. Najpierw masa, potem masa. Tylko ona jedyna, taka brzydka dziewczyna. A i tu możemy od razu się odnawiać. Siemano! Wróć na swoją planetę macierzystą i czekając na uchwały i zaszczyt. Oczywiście. Zaszczyt. Szacun na dzielni. Pozdro 600 na Łazarskim rejonie. O, i tu od razu przesyłają. Handlują ze sobą, szlaki handlowe. A w ogóle zobaczymy tu w historii naszej, jak to może wszystko być. A, to tutaj nic już nie ma. Tu nie ma, czy dobry, czy zły. Chyba tu już będziemy musieli być dobrzy. No i to dobrze, bo ja chcę być dobry. Będziemy z każdym imperium dobrze żyć. Lecimy tak realistycznie. Halo, halo, baza. Po raz kolejny muszę pogratulować ci wspaniałej roboty, kapitanie. Nasze imperium któregoś z nas zdominuje wszechświat. Mamy nadzieję, że będziesz często odwiedzał te kolonie, aby zabierać produkowaną tu przyprawę. Nasi naukowcy zajęci są pracą nad nowymi technologiami, mającymi ulepszyć typ planety, co pewnego dnia poprawi warunki na naszej nowo skolonizowanej planecie. W międzyczasie mamy pilniejsze sprawy na głowie. To, co wracasz do zajęć? Wchodzę w to. Kapitanie, przechwyciliśmy transmisję, która może pochodzić od nieznanych istot rozumnych. Musisz to zbadać i próbować rozwiązać z nimi kontakt. Do tego celu wykorzystaj nasze narzędzie SETI, w które wyposażony jest twój statek. Przyjmujesz tą ważną misję? Oczywiście. Jak mam do nich przemówić? Twój komunikator krótkiego zasięgu został wyposażony w uniwersalny translator, który pomoże ci porozumiewać się z napotkanymi obcymi rasami. Aby skorzystać z komunikatora, musisz wlecieć do systemu zamieszkiwanego przez daną rasę. Wspaniale, gdzie znajdę obcych? Nie byliśmy w stanie ustalić dokładnej lokalizacji źródła tych transmisji, zatem musisz przeprowadzić dalsze poszukiwania. Kiedy znajdziesz się w kosmosie, skieruj się w stronę planety, którą narzędzie SETI odbiera sygnał. Sygnały radiowe są to oczywiście znaki, że planeta jest zamieszkała. Skąd będę wiedzieć, kiedy wrócić? Loty kosmiczne powodują zużycie i uszkodzenie twojego statku. W razie potrzeby wróć do domu w celu dokonywania niezbędnych napraw i uzupełnienia funduszy. Myślę, że wszystko rozumiem. Czekam na twój raport, jak tylko nawiążę kontakt z innym imperium. Z innym imperium. Powodzenia w poszukiwaniu. Zrozumiano, do widzenia. Przepraszam, że mi się tak język plącze, ale... Maksymus. Zły obcy. Do ładu. Potem będziemy chyba musieli płacić za dużo rzeczy. Więc trochę zrycie, ale do widzenia. Cios. Lecimy do innego systemu. Znaleźć innych obcych. Nie, nie mogę robić cięcia. Dudum. Tu jest jakiś cień. O, zajęty. Zajęta, ale to czy przez... A, tu są jeszcze plemienia. Tak, tu są jeszcze plemienia. Okej. To tu są plemienia, to tu nie mamy co robić. Tu. O, tu jest sygnał. Yeah! Wow, jak to wygląda! O Jezu! Wzór Drake'a jest słuszny. Oto żywa obca cywilizacja. Nie jesteśmy sami w kosmosie. Zdaje się, że obcy przysłali przedstawiciela. Porozmawiaj z nim, otwórz swój panel komunikacyjny. Okej. Okay. Jesteśmy z Imperium Rogaś. Widzę, że nie należycie do naszych, ale mam nadzieję, że chociaż jesteście zabawni. What the fuck?
Deimn. Należą do rasy Maximus Phospholicus. Przybywam w pokoju. Patrzcie, przybywam z wielkiej i potężnej planety Games Planetoid. Odwołaj swój myśliwiec, zanim rozwalę go na kawałki. Należy do rasy. I naprawdę powinieneś być skromniejszy. Żartuję, serio? To zaszczyt. Dzień dobry, dzień dobry. A, to u nich się płaci za doładowanie i naprawę. Czekaj, czekaj. Pozwól nam zgadnąć, czego chcesz. Czy to jest parasol? No dobrze, nie przedłużajmy i nam w końcu powiedz. Okej, zaraz przyniosą twoje ulubione trunki i będziemy mogli w spokoju porozmawiać. Chcę się dowiedzieć, czego się w waszej rasie. Przyjmij proszę nasz podarunek, abyśmy mogli zostać przyjaciółmi. Chcę złożyć szlak handlowy z wami. Naszemu ludowi żyłoby się lepiej, gdybyśmy współpracowali ze sobą. Byłaby jeszcze jedna opcja, o której chcemy porozmawiać. Chcę się więcej dowiedzieć o waszej rasie. My z Imperium Roga wyznajemy filozofię przypadku. Nie maszerujemy w koło bez celu niczym armią mrówek, ani nie nosimy spodni w tym naszym fasonie. Zamiast tego śmiejemy się, śpiewamy i wszyscy próbujemy tańczyć. Bardzo uważaj, aby nie nadepnąć naszych roślin. Okej. Wkrótce powiemy ci, co na ciebie czeka, jeśli do nas dołączysz. To fascynujące, dziękuję, że tym się ze mną podzieliliście. Chcesz tylko ciast? Chcesz trochę ciasta? Czy mamy jeszcze jakieś ciasto? Och, zaraz, nie mamy żadnego ciasta. A może sprzedajesz jakieś ciasto? O Jezu. Macie podarunek. Toż to kapitan, nasz ulubiony kochany kosmiczny buciki. Ta kasiorka to dla nas? Czy choroba? Ile tam tego masz? 10 sekunda. Dzięki, kosmo kumplu. Możesz mieć pewność, że nie wydamy jej na coś niepoważnego. W porządku, pozwólcie, że spytam się coś innego. Co za niedorozwoje. Ha, 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 chcesz związać z nami sojusz? Serio? Jak bardzo serio? Zadbam, aby doszło do zawarcia tego sojuszu bez względu na wszystko. Ha! Tak? Dawno, dawno temu na świat został bzikowany na punkcie stwora z gatunku Valeon. Każdego po prostu musiał mieć takie zwierzątko, lecz ten szlak szał ustał równie szybko i jak się zaczęło i wszystko z okazą zabrano i wysłał na planetę nazwie Achilles II. Przecież my tam byliśmy. By nie zaraziły naszego poczucia dobrego smaku. Teraz podobno mają znów wejść w modę, a ja po prostu muszę mieć pierwszego. Poradzę sobie z tym bez trudu. O nie, chyba pomaluję się na purpurowo. Szybko, rybko, na planecie Achilles 2 może spędzić tylko 0,060 poszukiwając naszego stworka. Zanim się pożegnam, mam inne pytanie. O, doładuj od razu tanie. O, może ciasto kupimy? Bla, 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 zamknij mordę. Idziemy do... O, mapy gwiezdne. Gdzie była planeta Tamhol? Coś gdzie? Misja wróci na macierzystą planetę. What się stało? A musimy chyba z naszymi pogadać. Halo, halo, baza, lecę, lecę. Parkuję driftem. Yo, bitches. Okej, nawiązujemy kontakt. Dane pobrane z twojego rejestratora są naprawdę zdumiewające, kapitanie. Nie mieliśmy pojęcia, że inne cywilizacje kosmiczne są tak blisko. Jesteśmy na dobrej drodze, aby znaleźć swoje miejsce w galaktycznej społeczności. Wchodzę w to! Dobra, dobra. Nasze miasto wyprodukowane na rekordową ilość przypraw i nie mamy gdzie jej upchnąć. Potrzebujemy twojej pomocy, musisz znaleźć kosmiczne imperia, które byłoby zainteresowane kupnem towaru. Pieniędzy nigdy za wiele. To proste, powiększyć zapasy przyprawy z planety macierzystej w dowolnym swoich koloniach. Przyprawy zostanie automatycznie doładowane do ładowni twojego statku kosmicznego. Znajdź inne imperium, które jest zainteresowane kupnem przyprawy, podróżujące do jednego z jego rozwiniętych planet, powitej ich za pomocą wideokomunikatora krótkiego zasięgu, wybierz opcję handluj, a przekonasz się, jak wiele chcą zapłacić za przyprawę i czy coś to się opłaca. Możesz zadecydować, czy chcesz uszpieszać, czy nie. No właśnie, będziemy patrzeć, kto ile daje za co, a będziemy chcieli jak najwięcej pieniędzy. Gdy znajdziesz partnera handlowego, możesz także kupić nieco ich przypraw i sprzedać mu jako imperium za większą cenę. Okej, wchodzę w to. Doskonale. W
wkrótce będziesz tarzać się w szmalu. Spróbuj znaleźć imperium, które oferuje najlepsze ceny i uważaj na tych, którzy będą próbowali cię wykiwać. Okej, okay, doładujcie mnie trochę i do widzenia, ślepa genia, kup sobie trąbę do pierdzenia. I jedziemy do planety Achilles, żeby zdobyć tę zwierzę dziwną. Ciszej. Dla tamtej cywilizacji. Ej, no czemu ja nie mogę tam? Tam jest tylko planeta Achilles. YOLO. Czemu? Shit. A stąd mogę. Nie zauważyłem. Dobra, planeta Achilles 2. Spoko. Za chwilę i tak kończymy odcinek, bo już 35 minut. A to czekajcie, muszę czymś się zabrać. Ha, ha, ha. Ale chodź tu! O, sukces, sukces. Wróżą, a bo mamy czas! Ty mi się są na czas, ja nigdy nie widziałem. To szybko! Bo nie zdążymy jeszcze. Okej. Okay. To na tą małą, od razu tu, tu i tu. Jakie drifty. Kurde bel. Imperium rogaś. Yo, moi przyjaciele. Super, dziękuję, nazwę go Ogryzek. Oto twoje 22500 kosmicznych dolarów. Zanim się pożegnam, mam inne pytania. Czekaj, czekaj, pozwól nam zagadnąć, czego chcesz. Czy to jest parasol? Nie! No teraz ile za doładowanie? Gdzie to kurde, jakbym telefon? Szlak handlowy. Ten szlak handlowy jest niesamowity. Przyślijcie nam swoje najlepsze imprezowe czapeczki i napoje. Z pewnością wkrótce się zacznie. Okej, to co? Żegnamy się z naszymi przyjaciółmi. A, czekajcie, zapomniałam o handlowaniu. Miło was widzieć, handel. A nie mamy akurat przy sobie teraz żadnych przypraw. Więc co? O, już szlak handlowy jest. I to mi się podoba. Teraz sprzedawaj przyprawy obcym imperium. O, tutaj jest jakieś imperium. Imperium rogaś. O, oni. A, no to nara, nara. Ja nie potrzebuję od was. Popłyniemy. Polecimy na naszą drugą kolonię i sprawdzimy, czy mają już dla nas przyprawy do oddania. Siema Elo. Elo, Elo 320. Potrzebuję waszych przypraw. Jezu, nie wiem, gdzie to jest. Szybko! To the Batcave! Posłuchajcie. Macie dla mnie przyprawy? Proszę. Błagam. Jezus Maryja! Nie można za blisko podlatywać do... Widzę, że do... Jak to się nazywa? Język mi się plącze. No, ale my już wlecimy w naszą planetę macierzystą i skończymy sobie odcinek. Lećmy i w następnym odcinku zrobimy to ze sprzedawaniem przypraw. Więc to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobał. Zapraszam was do innych serii. Mówił dla was Max i cześć!